Kamera akcja. Witajcie poligamiści, nazywam się Konrad Hillebrand, a dzisiaj jest 1 grudnia i Andrzej właśnie odkręca kabel sprzed obiektywu. Dniówka. Co ważnego działo się dzisiaj na poligamii? Jako że jest 1 grudnia, oznacza to, że skończył się listopad. A to oznacza, że możemy opublikować listę najciekawszych grudniowych premier, która nie jest długa, ale mimo to zachęcam Was do zapoznania się z nią, bo a nuż znajdziecie coś dla siebie. Oprócz tego Tomek sprokurował recenzję nowego Spidermana, tego na krawędzi czasu, który niestety z tego co zrozumiałem jest równie słabym Spidermanem co ten w zeszłym roku, który nazywa się Shadow Dimensions. Znaczy, który był spoko grom, ale wymagał wielu poprawek. Oni zamiast poprawić to i rozszerzyć pomysły, zrobili mniej, więc spoko. Ciekawa rzecz. Jednym z najpopularniejszych tematów dzisiaj na poligami jest nie zwiastun jakiejś gry X, nie starcie tytanów, Modern Warfare kontra Battlefield 3, nie recenzja Spidermana, nie. Jest nią 4-minutowa reklama amerykańskiego sklepu, na którym Justin Bieber i Mariah Carey śpiewają All I Want For Christmas Is You. Co pokazuje mi, że drodzy czytelnicy, kochacie święta i bardzo interesuje Was Mariah Carey, która, powiem szczerze, w tej reklamie wygląda naprawdę dobrze, schudła wreszcie. Ej, no to była spoko reklama. Każda reklama z Mariah Carey śpiewającą All I Crave For Christmas Is You. Oprócz tego, skoro jesteśmy już przy fajnych zwiastunach, to nie ma nic fajniejszego niż zwiastun EVE Online, powiedzmy sobie szczerze. Za każdym razem, jak patrzę na zwiastun EVE Online, myślę sobie, wow, BioWare, wasze sceny batalii kosmicznych w Mass Effectie są naprawdę słabe, skoro byle zwiastun EVE Online was przebija. Idźcie do domu i się płaczcie. Więc jest kolejny zwiastun EVE Online, który wygląda lepiej niż cokolwiek BioWare zrobiło w Mass Effectie. Jeśli chodzi o bitwy kosmiczne. No, jeszcze tak patrzę tutaj na poligamię. To oczywiście mamy kolejną rundę naszego nagrody tygodnia. W naszym konkursie masz prawo do 60 FPS-ów, więc znowu możecie wybrać jedną pracę z pięciu, która zostanie nagrodzona gadżetem od firmy Alienware, a także przysyłać swoje prace do głównego konkursu, gdzie nagrodą jest mega laptop od Alienware, który już przy naszej redakcji schowaliśmy go, aby przypadkiem nikt się do niego nie dobrał. Jeszcze kontynuując, ostatnio złapałem się na myśli, że bardzo dużo czytam o Skyrim. Oglądam obrazków, śmiesznych filmików i jest tego tak dużo, że szczerze powiedziawszy nie mam już ochoty grać w tą grę. Nie dlatego, że uważam za złą, nie. Po prostu mam wrażenie, że już wszystko zostało mi pokazane i nie mam co odkryć w tej grze, bo ile można. Ale cóż, zjadłem pomarańcze i było ok. Konrad Hillebrand, poligamia.pl. Do zobaczenia jutro.